Cześć, witam Was na kanale SmartTest. W dzisiejszym odcinku chciałem Was zaprosić do pierwszej części recenzji smartfona Gigaset GS 185. Będzie to oczywiście unboxing. Jeżeli chodzi o Gigaseta, to już kilka razy na naszym kanale mieliście okazję zobaczyć smartfony tego producenta. Jednak jak może wiecie, pomimo, iż jest to niemiecka firma, która dość długo już na rynku, szczególnie jeżeli chodzi o telefony stacjonarne. To jednak dotychczas wszystkie te smartfony, które miała w ofercie, produkowała w Chinach, dlatego też dzisiaj chciałem Wam pokazać pierwszy smartfon w gigazeta, który został wyprodukowany właśnie w niemieckiej fabryce. Dzięki czemu możemy liczyć, że ten smartfon będzie naprawdę bardzo dobrej jakości, będzie tutaj ta jakość znacznie wyższa niż miało to miejsce w przypadku poprzednich modeli, które, jak wiecie, składane były właśnie w chińskich fabrykach. No cóż, Zaczynajmy, może tak. Na początek, jak zwykle, zobaczmy sobie specyfikację techniczną. Zobaczcie sobie, co ten smartfon nam oferuje. Na pokładzie mamy czystego Androida w wersji 8.1, oczywiście Android Oreo. Jeżeli chodzi o ekran, dość duży ekran, 5,5 cala, w popularnej ostatnio o proporcjach 18 na 9 Niestety jest to ekran tylko HD. Czyli mamy tutaj rozdzielczość 1440x720 pikseli, także tutaj myślę, że mogło być nieco lepiej, szczególnie, że ten telefon no nie kosztuje tak bardzo mało, ponieważ on został wyceniony na 179 euro, czyli cena jak na nasz rynek dość wysoka. Ekran wyposażony w szkło 2,5D, także to na pewno na plus. Na plus na pewno też, jak widać tutaj, kamery. Mamy zarówno przednią, jak i tylną kamerę o rozdzielczości 13 milion pikseli. Dodatkowo ta przednia kamera do selfie jest wzbogacona poprzez diodę doświetlającą, czyli mamy też możliwość wykonywania selfie w nieco gorszych warunkach oświetleniowych. Co ponadto, mamy tutaj sensor 3D papieralnych. Mamy procesor Snapdragona. Tutaj na opakowaniu widzicie nie widać jaki to jest procesor. Pisze tak nam, że procesor procesor Snapdragona. Dokładnie z tego, co specyfikację, jest to Snapdragon 425 zaktowany zegarem 1,4 GHz. Jednostka już nie najnowsza. Także biorąc pod uwagę, że telefon dopiero co nie tak dawno pojawił się na rynku. No to myślę, że tutaj też producent musi nieco bardziej postarać zamontować nam troszkę nowszą, mocniejszą jednostkę, aczkolwiek myślę, że też nie jest tak źle dobrze, że jest to właśnie Snapdragon, ponieważ możemy liczyć, że ten telefon powinien nam płynnie pracować. Po co to oczywiście wspomagany jest 2 GB pamięci RAM. Do dyspozycji mamy też 16 GB pamięci wewnętrznej którą oczywiście możemy sobie rozbudować za pomocą karty microSD aż do 256 GB, także tutaj jest naprawdę nieźle. Telefon wyposażony jest też w funkcję Dual SIM a i tutaj jeszcze jedna ciekawa rzecz, jeżeli chodzi o USB, ono wspiera OTG, ale też może nam służyć jako powerbank, czyli ten telefon może nam służyć jako powerbank, a to też dlatego, że ma on tutaj bardzo dużą baterię budowaną o pojemności 4000 mAh, także i jeżeli byście potrzebowali podładować jakieś Wasze inne urządzenie mobilne, no to będziecie to mogli właśnie zrobić wprost z tego smartfona. Także myślę, że to jest też ciekawa funkcja, o której warto wspomnieć. Z ciekawych technologii mamy też HD Voice, czyli mamy tutaj Voice over LTE, Voice over Wi-Fi, także tutaj jakość dźwięku powinna być naprawdę na wysokim poziomie, jeżeli chodzi o ten smartfon. To wszystko oczywiście będziemy sobie sprawdzać podczas naszych recenzji. Oczywiście smartfon wyposażony w technologię LTE. Z tego co sprawdzałem, LTE mamy kategorii czwartej, także tak się tutaj to prezentuje. No dobrze, z informacji technicznych takich najważniejszych, to myślę, że to by było tyle. Zobaczmy sobie teraz, jak ten telefon został wykonany, no i co dostajemy w zestawie za te, jak wspominałem, 179 euro. Instrukcja obsługi. Tutaj jest taka podstawowa, razem z kartą gwarancyjną, jak w większości telefonów, sam telefon. On tutaj jest zabezpieczony dodatkowo taką folią, na której mamy kilka ciekawych informacji już tutaj wypisanych. Przede wszystkim mamy opisane poszczególne tutaj elementy tego smartfona. No i tak jak widzicie, jeżeli chodzi tutaj o boczną krawędź, mamy szufladkę na karty SIM i kartę SD. Zaraz sobie ją zobaczymy. Mamy diodę powiadomień, mamy przednią kamerę, mamy wejście audio jack, to wejście oczywiście jest tutaj z góry, typowe wejście 3,5 mm, także dobrze się znalazło. Oczywiście przedni głośnik, mamy diodę właśnie tą flash doświetlającą, jeżeli chodzi o zdjęcia selfie. Po boku, na oczywiście projekt krawędzi, belka regulacji głosu przycisk power, tutaj nie wiem czy będzie widać, ale ten przycisk power ma specjalną strukturę, dzięki czemu jest bardzo dobrze wyczuwalny i rozróżniany od właśnie tego przycisku belki, który znajduje się tu powyżej, bardzo dobrze rozmieszczone te przyciski, nie wystają, nie haczą, dobry skok, także myślę, że tutaj pod tym względem będzie się tego telefonu, ten telefon dobrze używało, no i co dalej, pod spodem, Mamy mikrofon ukryty pod tą maskownicą oraz głośnik. Jak widać, tutaj głośnik będzie oczywiście mono. Także druga ta kratka jest tylko atrapą, pod którą właśnie znajduje się mikrofon. No i tutaj wspomniane wejście. Jest to USB typowe, mikro USB, czyli tutaj nie mamy tego nowego USB typu C, tylko zwykłe mikro USB, ale tak jak wspominamy z funkcją OTG oraz z możliwością ładowania urządzeń mobilnych. Także to myślę że zdecydowanie na plus. Jeżeli chodzi o budowę konstrukcję zobaczcie sobie ja tutaj mam ten telefon w kolorze takim niebieskim to dokładnie się nazywa Midnight Blue. Jest też taka wersja druga wersja szara z tego co tutaj czytałem. Myślę że ta niebieska jest naprawdę bardzo ciekawa jeżeli chodzi o konstrukcję. Ładnie pozakrąglane wszystkie krawędzie. Dobre spasowanie poszczególnych elementów. Jeżeli chodzi o tutaj ekran, on tutaj się nam praktycznie nie palcuje czyli mamy tutaj już jakąś warstwę olefobową na froncie. Oczywiście nie ma tu żadnych przycisków sensorycznych, także jak widzicie, telefon naprawdę nieźle wygląda. Duża powierzchnia robocza. Jak pamiętacie, jest to ekran 5,5 o proporcjach 18x9. Wąskie ramki po bokach, te u góry na dole też są dość wąskie, dzięki czemu, zobaczcie, telefon naprawdę bardzo dobrze, bardzo zgrabnie leży w dłoni, co przy tego typu przekątnych ekranów nie zawsze ma miejsce. To może zobaczmy sobie jeszcze plecy tego telefonu. Tutaj oczywiście jest to wszystko tworzywo sztuczne. W ogóle cały telefon, trzeba pamiętać, że wykonany jest z tworzywa sztucznego, ale ono jest dobrej jakości. To tworzywo, jest dość śliskie i tutaj jeżeli chodzi o odciski palców, to niestety troszkę tutaj się nam pojawiają, troszkę zostają, trochę ta, ta powierzchnia zbiera te odciski palców, ale myślę, że nie będzie jakiegoś większego problemu z utrzymaniem tego telefonu w należytej czystości. Pośrodku czytnik linii papilarnych. Ogólnie lubię to rozwiązanie, też stosowane przez wielu producentów i myślę, że tutaj jest w idealnym miejscu, bardzo łatwo trafić w niego palcem, także myślę, że powinien też działać nieźle, to oczywiście też będziemy sobie sprawdzać w drugiej części naszej recenzji. U góry kamera tylna, tak jak wspominałem, 13 milionów pikseli, dioda doświetlająca. Ta kamera praktycznie nie wystaje ponad obudowę. Zobaczmy sobie, czy ten telefon tak. On tutaj bardzo stabilnie nam leży na biurku, nie przechylać na żadną ze stron. Także tutaj myślę, że zdecydowany plus. Jeżeli chodzi o budowę, wykonanie tego telefonu, to myślę, że było tyle. Moim zdaniem, telefon naprawdę dobrze wykonany, dobrze spasowane elementy, nieźle wyglądające pod względem designu. Także myślę, że tutaj zasługuje na pozytywną ocenę. Miałem wam pokazać jeszcze, jak tutaj wygląda kwestia tej szufladki. I tutaj też istotna informacja, jak sobie tu będziecie mogli teraz zobaczyć. Szufladka jest na dwie karty SIM i kartę MicroSD. Możemy równocześnie zamontować dwie karty SIM oraz kartę MicroSD, także nie musimy wybierać, czy korzystać z funkcji dual SIM, czy też rozszerzyć sobie pamięć właśnie za pomocą kart MicroSD. Tutaj możemy korzystać z tych funkcji równocześnie, co moim zdaniem jest dużą zaletą właśnie tego rozwiązania i tego telefonu. Zanim sobie go jeszcze uruchomimy, to zobaczmy sobie, co jeszcze w zestawie, czy coś dostajemy. Tutaj, troszkę papierologii, tak jak zwykle. Przewód USB, mikro USB do ładowania tego telefonu. Mamy też tutaj, jak widzę, słuchawki. To nieczęsto zdarza się, jeżeli chodzi o tego typu urządzenia. Jak go nagrają, też oczywiście postaram się to Wam sprawdzić, i już w następnej części będziecie mogli się o tym dowiedzieć. No i ładowarka. Ładowarka 1500 mAh. Ta ładowarka podobno obsługuje funkcję szybkiego ładowania. Czy tak jest, to sobie oczywiście sprawdzimy. Z tego co widziałem w specyfikacji, w opisach tego telefonu, to ładowanie tej baterii trwa około 3,5 godziny. Bateria 4000 mAh. Czy jest to dobry wynik? No myślę, że mógł być jeszcze nieco lepszy, no ale też nie narzekajmy. Jeżeli on będzie w stanie pracować, nam jakieś dwa dni na baterii, no to myślę, że można się będzie z tym czasem ładowania pogodzić. To co spróbujemy sobie uruchomić, może ten telefon zobaczymy jak wygląda bezpośrednio po uruchomieniu, jakie aplikacje ma zainstalowane. OK, telefon nam się uruchomił. Ja sobie tutaj go jeszcze nie konfigurowałem tak do końca, tylko tutaj uruchomiłem te podstawowe funkcje. No i chciałem wam pokazać, jak tutaj wygląda kwestia aplikacji zainstalowanych na domyślnie, oraz jakie są tutaj funkcje jeżeli chodzi o menu tego telefonu. Jak widzicie, aplikacje googlowskie zostały poszufladkowane. Tutaj na głównym ekranie mamy tutaj te wszystkie podstawowe aplikacje: od przeglądarki, mapy, gmaila itd., itd. Następnie mamy sklep Play, to oczywiście nie będę wam pokazywał. Mamy też dodatkowe ekrany, które możemy sobie tutaj przewijać. Jest tu aplikacja Gazeta Discover o poznawaniu tego telefonu. Mamy też pomoc, także będziemy sobie mogli to wszystko poczytać. A pozostałe aplikacje są tutaj klasycznie schowane w tej szufladce. No i tak, zobaczcie sobie, głównie aplikacje systemowe, czyli można przyjąć, że mamy wersję czystą Androida, co mnie akurat cieszy. Producent nam tutaj nie narzuca jakichś własnych aplikacji, które nam są zbędne tak naprawdę zwykle. Dlatego myślę, że tutaj również, jak, na, jak dla mnie, Gigaset stanął na wysokości zadania, dostarczył nam telefon z szybkim, czystym systemem. Ok, zobaczmy sobie na szybko, może jak wygląda menu tego telefonu. No i zobaczcie, sieć, połączenia tutaj klasycznie, bateria, ustawienia oczywiście odnośnie oszczędzania baterii, poziomów naładowania, jasności itd. itd. Czasu uśpienia, tutaj raczej klasycznie dźwięki, pamięć wewnętrzna, pamięć wewnętrzna, tak jak wspominałem, do dyspozycji mamy 16 GB. Tutaj po zainstalowaniu systemu i tego typu rzeczy mamy wykorzystane 6,89 GB bez instalacji jakiejś aplikacji. Czyli to jest praktycznie czysty system, i ta aplikacja, którą dostajemy następnie. Także troszkę tej pamięci nam jeszcze zostaje. Także jeżeli byście nie chcieli tego rozszerzać kartami SD, no to myślę, że nie będzie większego problemu. Te podstawowe funkcje wszystkie będę Wam chciał pokazać w kolejnym odcinku. Będziemy sobie to omawiać po kolei wszystko, co ten telefon nam oferuje. Jak widzicie mamy odcisk palców, mamy tutaj informacje o systemie, które Wam chciałem teraz tylko szybko sprawdzić. Jak widzicie mamy tutaj model, wersję systemu Android, mamy też aktualizację z lipca. Jeżeli będzie jakiś nowy stop, to oczywiście go postaram się pobrać, tym bardziej, że telefon dopiero do mnie dotarł, także nie miałem jeszcze okazji zbytnio się temu przyjrzeć. Ok. Co tutaj cieszy po włączeniu? Przede wszystkim jakość obrazu. Jak się okazuje, ten ekran IPS naprawdę nieźle wypada, jeżeli chodzi o kąty widzenia czy to górne, boczne. Obraz jest bardzo czytelny, kolory są nieźle odzorowane kontrast jest też, myślę, że na odpowiednim poziomie, także pomimo iż obawiałem się, że ta rozdzielczość będzie trochę niska, jeżeli chodzi o ten telefon, to jednak w takim tutaj codziennym użytkowaniu, przynajmniej po tych pierwszych tutaj minutach po uruchomieniu, wydaje mi się, że jest naprawdę bardzo przyzwoicie. Oczywiście tą jasność możemy sobie regulować ręcznie. Czy będzie ona tutaj spełniała oczekiwania, jeżeli chodzi o czytelność ekranu w pełnym słońcu, to też Wam sprawdza. Wydaje mi się, że naprawdę jest bardzo przyzwoicie. Jak widzicie automatyczna automat tutaj działa też nieźle, jest dopasowana ta jasność do aktualnego tutaj oświetlenia, także pod tym względem wydaje się wszystko jak najbardziej OK. Myślę, że na dzisiaj to by było tyle, jeżeli chodzi o ten unboxing, tą pierwszą część recenzji smartfona Gigaset GS185. Jeżeli Was telefon zainteresował, chcecie wiedzieć, jak ten telefon się spisuje podczas właśnie codziennego użytkowania, to zapraszam Was już do oglądania kolejnego filmu, który już za kilka dni pojawi się na naszym kanale. No i w związku z tym prosiłbym Was o subskrypcję kanału, o kliknięcie tego dzwoneczka też przy subskrypcji, jeżeli kanał zasubskrybujecie, ponieważ z tego co wiem, nie zawsze otrzymujecie powiadomienia o nowych filmach. A myślę, że jest to dobre rozwiązanie i myślę, że warto. Właśnie ten kanał byłoby zasubskrybować. Mi to oczywiście pomoże w rozwoju tego kanału, także będę mógł przygotować dla Was coraz to lepsze materiały, coraz to ciekawsze urządzenia. Dlatego subskrybujcie kanał, klikajcie w dzwonek. Jeżeli możecie, to dajcie łapkę w górę. No i cóż, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.